dzisiaj mamy sobotę i dzisiaj wystartowała pierwsza konkurencja slalomowych mistrzostw Polski. To jest trzecia edycja już tych mistrzostw. No i można powiedzieć, że do tej pory jakoś pogoda nam sprzyja, bo przy tym mocnym wietrze, który jest za dnia, nas trochę eliminuje, więc latamy tylko wcześniej rano, pobudka o 4, pierwsza konkurencja o 5, no i później, późnym popołudniem robimy kolejne konkurencje. No i tak do niedzieli, od niedzielę godzina 12, zakończenie, wręczenie medali. Teraz rozgrywamy na tym lotnisku Mistrzostwa Polski, w związku z tym to jest typowy taki coroczny sprawdzian, zawsze się te zawody odbywają. Na tym lotnisku to są drugie mistrzostwa, które się odbywają. Tutaj pierwsze były w roku 2013. Piloci tak naprawdę startują w tych zawodach, potwierdzają swoje umiejętności po to, żeby w przyszłym roku móc znowu być wytypowani do reprezentacji, do kadry. A w przyszłym roku mamy znowu dużo imprez, mamy Mistrzostwa Świata w Anglii, na które będziemy jechali w sierpniu. Prawdopodobnie odbędą się w Hiszpanii slalomowe Mistrzostwa Europy. W tym roku w grudniu jeszcze mamy trzech lub czterech pilotów, którzy pojadą do Dubaju na Olimpiadę Lotniczą, która się rozpoczyna na początku grudnia i tam też będą latali konkurencje slalomowe. Dobra, przełóżcie go sobie w dowolne miejsce. Dobra, mam prośbę do panów pilotów. Proszę o zachowanie umiaru, rozsądku. To są tylko Mistrzostwa Polski, w związku z tym proszę się nie napinać. Proszę zachować prawidłowe kierunki krążenia w holdingu. Proszę zachować prawidłowy kierunek odejścia z przelotu. Proszę uważać przy lądowaniach. Życzę wszystkim powodzenia i ze szczególną uwagą proszę wykonywać te loty. Na tobie ta sama kolejka startowa, więc Ciszkowski, Picek, Kotorzewski. Można powiedzieć, parochniastwo jest dla każdego. Tu nikt nie ma ograniczeń. Oczywiście takim zawodnikiem, żeby zostać, latać w zawodach slalomowych klasycznym, no to trzeba się przygotować. To nie jest łatwe. Jest to rok, około 2 lat przygotowań. Nie mówię o szkoleniu, bo jeszcze do tego dochodzi szkolenie paralotniowe. Można powiedzieć, paralotniarstwo robi się coraz modne, dlatego że coraz bardziej, można powiedzieć, ludzi stać na to, żeby zakupić sprzęt, który nie jest drogi, bo używaną paralotnię można kupić już za 6 tysięcy, a napęd paralotniowy też około 7-8 tysięcy. Tak? Mówimy o używanych, bo jeśli byłoby to nowe, no to trzeba to razy dwa. No nie ma tylko, tak jak mówiłem, nie ma tych ograniczeń, każdy może latać, wystarczy dowód osobisty i można być członkiem personelu lotniczego i podziwiać świat. Wielu rzeczy uczy ta zabawa. Przede wszystkim uczy na pewno pokory i świadomości tego, że w stosunku do natury, powietrza, tego żywiołu, który nas otacza, jesteśmy bardzo często bezradni. W związku z tym musimy się uczyć tego, co się dzieje wokół nas. Musimy znajdować zawsze rozwiązania i musimy mieć świadomość tego, że chęć latania nie może jakby być ważniejsza od bezpieczeństwa naszego. I to jest tylko i wyłącznie doświadczenie. Tutaj musimy pamiętać jednej rzeczy, że zakres oczywiście tego, co zawodnicy robią i jeżeli to doświadczenie istnieje, to co wykonują jest bezpieczne. Tylko musi być cały czas ta świadomość tego, że nie przekraczamy pewnych granic. Ja powtarzam zawsze zawodnikom, że nie lata się nigdy na 110%
lata się na 80-90, dlatego że ten zakres, przekroczenie tego zakresu umiejętności może się bardzo źle skończyć i o tym musimy pamiętać głównie. W Częstochowie mamy, jakby tu na lotnisku w Rudnikach, mamy sekcję paralotniową. Jest szkoła, która można uczyć każdego uczestnika, każdego zainteresowanego może nauczyć latania na motoparalotni czy na paralotni, bo zaczynamy od paralotni. No i mamy tutaj prężną ekipę, często się spotykamy, jest pogoda, to latamy. Jak są jakieś imprezy w Polsce, to próbujemy jakoś zorganizować się i jedziemy na różne jakieś tam imprezy, które są poza Częstochową. To moje doświadczenie zaczęło się bardzo, bardzo dawno temu. Ja latam od lat 30 paru, prawie 40. Zaczynałem na lotniach, potem latałem swobodnie na paralotniach, potem przesiadłem się na silnik. Od 2006 roku jestem trenerem kadry narodowej, czynnie do 2012 roku brałem udział we wszystkich mistrzostwach świata i Europy. Byłem na tych imprezach chyba w 10 czy 11. W tej chwili jestem trenerem kadry, w zasadzie selekcjonerem. Szukam zawodników, wybieram, łączę ich jakby razem, żeby mogli razem pracować i robić jak najlepsze wyniki. I udaje mi się znaleźć naprawdę dobrych pilotów, bo od 3 lat jesteśmy najlepszą reprezentacją na świecie i zdobywamy wszystkie złote medale i drużynowo, indywidualnie, i w konkurencjach nawigacyjnych, i w konkurencjach slalomowych. W ubiegłym roku zdobyłem tytuł indywidualnego mistrza Europy w slalomach motoparalotniowych. W tym roku zdobyłem tytuł mistrza świata, też w slalomach w Legnicy. Na ostatnich mistrzostwach świata w Legnicy polska drużyna zdobyła 10 medali indywidualnie, także jest to bardzo dobry wynik. Całą drużyną jesteśmy bardzo zgrani i widać to na arenie międzynarodowej, że jesteśmy razem i przez to osiągamy wspólnie razem duże sukcesy. Ten sport trzeba troszkę podzielić, to znaczy sport to jest jakby jedna grupa zawodników i to jest grupa 30-40 pilotów, którzy latają w konkurencje na zawodach w Polsce, może troszkę więcej. Ale musimy pamiętać o tym, że jest to dyscyplina lotnicza, którą uprawia w tej chwili, myślę, parę tysięcy ludzi w Polsce. Latają swobodnie, latają w górach, latają za wyciągarką albo latają z napędami. I myślę, że każdy, kto dotknął się lotnictwa i zaraził nim, bo myślę, ja zawsze powtarzam, że wszyscy mogą latać, nie wszyscy chcą. Jeżeli już raz tam byli i zobaczyli, jak jest z góry, jak to wszystko widać z góry, to chcą tam wracać. To jest po prostu pasja, to jest też sposób życia, to jest na pewno rozwój indywidualny człowieka. To jest cały czas nauka. W lotnictwie tak naprawdę uczymy się całe życie. I zaczynając właśnie od tego lotnictwa takiego miękkiego, jak my to mówimy, czyli paralotni czy motoparalotni, poprzez duże lotnictwo, nawet i oczywiście zawodowe, to piloci tak naprawdę przez całą swoją karierę nic innego nie robią, tylko się uczą, wzmacniają swoje umiejętności i cały czas twierdzą, że jeszcze mają wiele, wiele do zrobienia. W lotnictwie w zasadzie najważniejsza rzecz, taka sama ilość startów co lądowań, i żeby to zawsze się zgadzało, i wszystkim swoim pilotom tego życzę.